Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie z tej strony Jack. Witam się z nami bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Zagrajmy w Dark Souls 3. Jak widzicie, paski są powiększone i to mocno. Tak samo jak teraz pokazuję wam nową broń. To jest broń z tego przymierza kopiących kurhany za 30 tych kajdan. A jeśli chodzi o paski, to tak samo jak się farmiłem wcześniej, to już stwierdziłem, że jak się już farmić, no to do fulla. Być może będzie troszeczkę dziwnie, jeśli chodzi o walkę, bo wiadomo, przy takiej ilości moje obrażenia będą wręcz kolosalnie różniące się od postaci, która normalnie by walczyła, ale zobaczymy. Za to lubię właśnie Soulsy. Bo nieważne jaki poziom mam postaci, jakby te obrażenia się w miarę ze sobą skalują. Tylko ja mam wrażenie, że im większa nowa gra plus, tym skalowanie jest mocniejsze. Ale nevermind. Odkryłem też, jak odpalić sobie zdolność broni w tym. Wystarczy otrzymać oburącz i wcisnąć trigger. W przypadku tej zdolności wygląda to tak. Nabijamy sobie mocny krwotok, ale też buffujemy sobie broń. Jest to żądza krwi. Katana starego kupiącego kurhany. Składał on na ołtarzu sterty ofiar, lecz ostatecznie sam do nich dołączył, pozostawiając swojej rodzinie podarunek w postaci tej ostrej jak żyletka katany. I umiejętność to właśnie żądza krwi, czyli poniekąd nazwa broni. Splamienie ostrza własną krwią czyni je chwilowo wyjątkowo ostrym. Gdy ogarnia się żądza krwi, nic nie zasługuje na dalsze oddychanie. Kurde, to trochę brzmi jak do Bloodborne'a, nie? A? Takie nawiązanko. Włócznia i miecz pogromców pustych. Myślę, że sobie w miarę tego poużywamy w tym materiale. Gdzie się szło... Uj. Tego nie chciałem tak robić. Gdzie się szło do tego rycerza? Było, zdaje się, tędy. Zobaczymy. Jak widać, obrażenia są kolosalne, bo one-shotują, ale myślę, że nie jest to aż taki problem. O proszę, proszę, to jest to, o czym mówiłem. To jest to, o czym mówiłem. Bomba zapalająca. A no tak, że też za dusze, które sobie nagromadziłem, nadmiary nakupowałem sobie rzeczy do tego. Nakupowałem sobie rzeczy do właśnie ekwipunku, no i mam dość duże zapasy. W sumie właśnie na propos, jak mam te bomby zamiarze, to może je poużywam trochę. Bo mam jej dosłownie full. Dobra. Trzymaj. Jeszcze jedna. Jeszcze jedna. Cyk. Nie. Zostawił. Może serio kolejny hełm? Czemu? O, bełt. Bełt już przygarnę z chęcią. Bomba. Jak to idzie, koło minęło? Zwykły bełt, kolejne, super. Przecież to będzie teraz dzięki szczęściu, które mam właśnie mocno zbuffowane. Jest rycerzyk. Wow! Potężnie dupa go ta bomba. Kurde, liczę na te zbroje, no. Łomek tytani to niestety. Znaczy, niestety, bądź niestety, już zależy. Widzenia, prawda? No, to jest piękne właśnie, bo mimo iż mam tak wybombowaną postać, to katana, przez to, że nie jest ulepszona, to nie one-shotuje większość typiarzy, a to mi się bardzo podoba. Tak, to jest skrót, zapomniałem. Co jeszcze? Dobra, to załatwimy tutaj, bo myślę, że to jest do tego miejsca. Niestety nie nagrałem tej rozmowy, żałuję, że nie nagrałem, ale
ten typ, który go pokazałem wam na rozmowach w poprzednim odcinku, ten co stał przy tronie Lotrika, zdaje się, jeśli dobrze kojarzę miejscówkę. O! Dlatego serce ma w tytule smoka. No dobra. Serio? To jest Chopin? Czemu go zabić? Da, mogę. Wolałbym mieć odpalający. Czego wstujący. Ja ten zbieram później. Ojej, co tu się stało? Kurde, jak wróciło. Ten słop był przeciwieństwie do tej wiwerny. Z dwójki chyba się stąd nie. Proszę, czy to jest skrót, o którym myślę? To jest skrót tego. Zaraz sprawdzimy jej zawartość. Ale nie, to jest skrót, bo to jest zabity z tej strony. To jest... Tak, to jest skrót do Lewinska, świetnie. Dobra, przejdziemy tutaj. O, i już w pańcuchu widzę, że to jest mimik. Przed tobą potwór. Dokładnie, popieram. Jak mam, to najpierw sobie się wyleczmy. Zobaczmy, jak to działa. No, leczeniem widać różnicę dużą. Do tego wspomagania leczenia, które miałem wcześniej nałożone. Zrobimy sobie trochę piromancję. Najpierw podmuch. A, jednak podmuch. Wielki zapłon. Ładnie! Bum! Okej, okay, mamy zapłon. Wielki zapłon. Różnica jest duża. Okej, okay, zostawił. Topór wojenny. Łęby. Okej, okay, zobaczmy. Fizyczne słabsze. Lepsza trwałość, ale dodatkowo jeszcze bije mrokiem. Łącznie jest ile? 96 tu i tu, czyli 194. Okej. Okay. Nie no, tak dla testu po prostu nie wziąłem. Zobaczmy. Poręczny topór stworzony z myślą o zadawaniu w walce zwykłych obrażeń. Dzięki swojej wadze może dokonać dużych zniszczeń, ale trzeba go używać z rozwagą, gdyż po zamachu jest się podatny na wrogą odpowiedź. I okrzyk bojowy. Okej, okay, to chyba już mieliśmy, czyli ten, czyli ta opcja głębin to jest po prostu zaklinanie. Zakładam, że jakimś klejnym do mroku, czy czymś tam. Okej, okay, czyli tutaj tak naprawdę zejście było tylko po to, żeby dokończyć sobie skrót i zgarnąć item. No spoko. A jak ja mam na przykład dojść do tego smoka i go zabić? Dobra, się da. Dobra, szybkie cięcie, musiałem coś pogadać. Czy tu jest może jakieś wejście, przejście na górę, albo coś? Bo na górę, na bank da się wejść. Tylko pytanie jak? Tu nie, tu jest ewidentnie tylko przejście do Binika. Jeszcze raz tutaj. Ma jakiegoś przejścia obok, jakieś drabiny? Nie, chyba...
Co za nie wierzę! Że dużo domek tytanitu i to tyle? Wracaj tu! Że chciałem coś z jego trupa fajnego wyciągnąć, no i nic. Może jeszcze wróci. Mam nadzieję, że wróci. Teraz mam też jeden kijek, jak teraz przejdę. Będę być chyba, mam wrażenie, szybciej. Bo to jest jedna rzecz, która była tu do nadrobienia, ale widzę, że naprawdę niewielka. Znaczy, w cudzysłowie niewielka, jeśli chodzi o uwagę. Ale tu jest druga rzecz. Tutaj gdzieś jest przejście, to jedno, którego nie sprawdziłem. I chcę zobaczyć, czy mogę teraz je otworzyć. Bo wracam do tego właśnie. Pogadałem z nim sobie jeszcze raz. I on dał mi klucz, który zaraz sobie sprawdzimy. To jeszcze wymienię sobie naszego talizmu świętego. Mógł się chilnąć. No co jest to roczenie? Wróćmy do kamienia piromancji. Dobra, mogę golnąć teraz w sumie tę pilną flachę. Teraz jest naprawdę niewiele. Pomimo tego, że jest na plus 1, no ale zobaczymy, może później będzie przywracało więcej, jak kolejne te kości spalimy. Dobra, tu bym sobie na przykład... Dobra, bo tutaj już ogarnąłem, co chciałem. W drodze błękitu nie ma żadnych buffów ani rzeczy, więc Wojownika Słońca bym chciał teraz się przełączyć, żeby bynajmniej chociaż jeden ten medalion znaleźć. Bo jak znajdę jeden medalion, no to mogę sobie potem już pomnożyć i nie ma problemu, żeby zgarnąć bonus. Tylko jeszcze muszę znaleźć w ogóle miejsce, gdzie mogę to zrobić, a no, z tym może być problem. Bo nie mam tego pojęcia, gdzie to jest. Ale dobra, never mind. Klucz. Jeszcze zbroja mi chyba jakoś padła, nie? Tutaj nie. Też nie. Dobra, jednak nie wpadła. Klucz. Do celi. O, to jest ten. Gościu powiedział mi o jakimś mrocznym upiorze, który ma jakiś przedmiot, taki jak są te pęknięte kule oka, to ten upiór ma ponoć całą taką kulę, której mogę używać w nieskończoność. Trochę mnie to intrygowało, bo jestem naprawdę ciekaw, skąd się ten upiór tu wziął, bo to jest normalnie mroczny upiór, który normalnie powinien być w Anor Londo. A Anor Londo na te czasy, no to znaczy na pewno istnieje, bo dobrze wiemy, że istnieje. Ale jakby Anor Londo istnieje, ale nowe Londo nie istnieje już od wieków, a co dopiero mroczne upiory. Więc jestem, w sensie nie wiem, jak go będzie wyglądał, nie? Ale zobaczymy. Klucz do pomieszczenia z winą zjeżdżającą do najgłębszego lochu w Lothric. Ma być tam przetrzymywany ocalały upiór mroku z krainy pochłoniętej przez ciemność. No i to mnie intryguje. Dobra, ten... Tędy się szło do Greyrata, a tutaj... Nie. Nie, tędy się szło do Greyrata, ale chodzi o... Mam nadzieję, że chodzi o... Właśnie... O! Przejście. Dobra, czekaj. Zmienię sobie na szybko, żeby się podleczyć. Niewiele, ale zawsze coś. Byłem tutaj i tu, dziękuję. I czy to jest to? Yeah! Świetnie. Dobra, wróćmy do tarczy. I spróbujmy zawalczyć sobie z tym upiorem. Raczej to nie będzie boss. Prędzej jakiegoś mini-bossa bym obstawiał. Zobaczmy. Okej. Okay. Spróbuj ogłuszenie osłonowe. A, czyli parada. Wymagane. Backstab i spróbuj Okej, czyli te, czyli też. Backstaby polecają i parowanie. Spoko. Tutaj zbroje rycerzyków. Czekaj, czy oni tutaj padli tak po prostu, czy on ich sobie zabił i po prostu postał ich energię życiową. Dobra, taka zamknięta lokacja, czyli po prostu walka z nim, tylko i wyłącznie. Ale nie, no, normalnie upiór za Norlondo, mam wrażenie. Ciekaw, czy da się jego set zdobyć. Ach, nie da się backstabać. Czekaj. Oj! Okej. Dobra, jeszcze raz. No, chodź.
O nie. Za wcześnie. Dobrze! Pięknie. Zatrułem go, czy nie? Nie. Proszę, roczna, czy... Oj, pięknie! Cyk! Drugi backstab. Znaczy, może backstab, druga parada. I super. Czerwona kula oka. Blady język. Serio? Myślałem, że to jest... No nie! Chciałem strój wydropić! I ukryłam miecz trochę też. Kurde, ale jakbym się mógł bujać od początku gry w tym stroju... Byłoby bardzo bueno. Ale kurde, w sumie to jest chyba wszystko, co chciałem tu nadrobić tak naprawdę. Kurde, jestem trochę zawiedziony. Te języki sobie też rozmnożyłem, więc jak znajdziemy to kolejne przymierze, no to będziemy mogli od razu sobie te już 31 języków, co mam przy sobie, bo mam ich ogólnie, jak widzicie, ponad setkę. Bo o dziwo nie da się tego mnożyć pojedynczo, w sensie to od razu. Zabiorę, jak chowam do tego, do schowka, to się od razu to mnoży do maksimum. Nie wiem czemu, no ale tak to jest. Kupiłem sobie też dużo kości, więc nie będę się martwić o powrót do ognicha przez dłuższy czas. Zigbray też sobie rozmnożyłem. Tutaj takich rzucaczy sobie nie rozmnożyłem wszystkich, ale rozmnożyłem sobie kilka tych żywic. Chociaż w sumie nie jestem pewien, bo też ludzkie sosny mogłem chyba po prostu kupić. No dobra, never mind. Dobra, kaplica czy ognisko? Zjedźmy do kaplicy. Zobaczymy, czy może będziemy mogli pogadać z tamtym typem. Skoro zdobyliśmy już tę kulkę. A, jeszcze jej opis musimy sprawdzić. Zobaczmy. To będzie oczywiście pewnie w kluczowych... Nie, to będzie w użytkowych. Tutaj mamy. Czerwona kula oka niezużywalna. Zaatakuj inny świat. Przedmiot do gry sieciowych. Zaatakuj inny świat, kiedy zechcesz. Pokonaj żagię w żaru zaatakowanego świata, żeby zdobywać siłę płomienia. Czerwona kula oka pochodzi z maleńkiej krainy, którą dawno temu pochłonął mrok. Czytaj z Ulasil. Niektórzy wykorzystują ją do innych celów, by wkroczyć na tą ścieżkę, poddaj się Rosarii w Katedrze Głębi. Okej. Okay. Czyli Rosaria. Tak się nazywa babka, która pewnie przewodzi temu całemu kultowi, czy co to tam jest. W ogóle tego nie czuję, czemu to jest mgła? Coś, lokacja się doczytuje, czy co? A, dobra, stoi typiarz. Dobra. Dobra, tu chcę jeszcze sprawdzić, bo gdzieś wyczytałem, że tutaj może być ponoć gdzieś iluzja. No, ewidentnie nie tutaj. Na sekundę sobie przejdziemy do typa. No siema, mam kulę. Powiesz coś? Aha, you found a proper red eye. Brilliant. I knew you were no ordinary man. No, aplaus. Super. Now invade and pillage all you like. And if you grow weary of your duty, you too may become a finger. Come on, give yourself to Rosaria of the Cathedral of the Deep. Okej, czyli on jest z tego przymierza Rosarii. Ciekawe, jak się nazywają? To poza tym, że są palcami, więc nie wiem co, palce Rosarii, coś takiego? Now invade and come. Dobra, ten się już powtarza, czyli... No, dużo mi nie powiedział, niestety. Trochę szkoda, bo liczyłem, że się trochę bardziej... Znaczy, trochę więcej od niego dowiem. Do reszty nie ma co iść, chociaż sprawdźmy może, czy Greyrat już wrócił. Nie, nie ma go. Zakładam, że pewnie jak dopiero bossa pokonam, to on dopiero to on wróci. Więc póki co... Wróćmy do... Tutaj, bo tutaj oczywiście już pokonaliśmy bossa, oczywiście bossa opcjonalnego, bo nie musiałem w ogóle walczyć z tym drzewcem, ale warto. Póki co idziemy zwiedzać ofiarną drogę. Zobaczmy, co mnie tutaj czeka. To dobra, dopóki nie stracę jakiegoś życia, to zmieńmy sobie... O, można mieć pogromcy pustych, bo ten miecz też spoko wygląda. To jest w ogóle chyba miecz tego. Nie wiem, czy to jest miecz, który w poprzedniej części był w secie do setu Mirry jakby dołączany.
Zrobił pan stabilszy? Dobra. Jeśli nie powiedz, że to był kiedyś człowiek, nie? Spoko. Kamień pokutny. Okej, okay, zobaczmy. Czy to jest użytkowe? Nie. Czyli to jest tutaj. Cofnij zaklęcie broni. Zaklęcie broni. Klejnot z przekształconego tytanitu znany też jako surowy kamień. Cofa zaklinanie broni. Potrafi cofnąć efekty zaklinania bez zmniejszania poziomu wzmocnienia. Okej. Okay. To mi się podoba. I czemu to wygląda, kurde, jak królewski las? Czy tam ogród darmi? Mam takie wrażenie. Głównie trochę przez ten most, nie? Ale... To może być takie moje tylko widzimisię, nie? Dobra, dobra. Zamknij jabłko. Nie ma się co podniecać. Tutaj czeka mnie tylko śmierć. Czyli wolałbym tego oczywiście uniknąć. No, w miarę, bo do jednego zakończenia potrzebuje iluś tam śmierci. Oni kusy mają, kurde. Wierzę, że mogę ich wydropić. Póki co przynajmniej. Obrotki zła. Kiromancja też, ty, fajny kostur. Oczywiście nie wydropił. Za łatwo by było, żeby taka fajna rzecz na początek wydropiła. Kostur, którym mogę jednocześnie używać czarów mroku, piromancji i być może jeszcze cudów. Zajebista rzecz. To bardzo rzadko, jeśli chodzi o drop. Topór rozbójnika. A to kto? Kanibal chyba. Biorąc pod uwagę, jaki ma nożyk za broń. Mórz rzeźnicki. To był człowiek, co jest zabawne. Ach, kobieta. I co? O, gość miał set chyba Solera za story. Dobra. Set rozbójnika. Przed tobą larwa. W jakim sensie? Bliźniacze sztylety rozbójnika. Okay, kolejna broń. Zobaczmy. Nóż rzeźnicki. Z nadzwyczaj wielkim ostrzem używany przez szaloną kobietę, którą napotkać można na ofiarnej drodze. Celne trafienia przywracają zdrowie. Jedna z mieszkanek osady nieumarłych zasmakowała w ludzkim mięsie i z radością raczyła się jego skrawkami. Naostrzenie. Po naostrzeniu nóż przywraca więcej zdrowia za każde trafienie. Ta pałka jeszcze. Prosta drewniana pałka, która szczególnie błyszczy przy dzikich natarciach z wyskoku. Ta prymitywna, pozbawiona ostrza broń sprawdza się przeciwko większości wrogów i może nawet przełamać ich osłony. Okrzyk bojowy. Tutaj włócznie znamy. Kostur też znamy. Topór rozbójnika. Topór rozbójników z obcych krain. Zaskakująco trwały topór wojenny, który wymaga więcej siły niż standardowe egzemplarze. I też ma okrzyk wojenny. Złamany prosty miecz. No to tak po prostu dla opisu. Prosty miecz o pękniętym ostrzu jako broń nie wykazuje się niczym szczególnym, tylko szalony pusty wziąłby to do walki. I gotowość. Claymore też znaleziony. Właśnie obok tego smoka. Ciężki wielki miecz noszony zwykle w obu rękach. Tę wszechstronną broń można wykonywać... Tą wszechstronną bronią można wykonywać nie tylko szerokie cięcia, ale również pchnięcia. Gotowość, to znamy. I mamy tutaj jeszcze bliźniacze sztylety rozbójnika. Para sztyletów, które często widać w rękach rozbójników pewnej dalekiej krainy. Przy oburęcznym używaniu właściciel trzyma po ostrzu w każdej ręce, co pozwala na różne ataki, w których bierze udział lewa ręka. I szybki odskok, to umiejętność. Czy nakłada krwawienie? Nie. Okej, czyli to po prostu jest albo taki sztylet, albo dwa. Okej, i mamy taki power stance, powiedzmy. Tylko po prostu mam, przez to, że mamy parę, tak atakuje lewą ręką, to atakuje dwoma broniami jednocześnie. Możemy tak zaspamować przeciwnika. Okej, doskoczyć umiejętnością, żeby go ewentualnie dobić, albo coś tam innego. Spróbować zdziałać. Dobra, testujemy sobie te bronie oczywiście. No ogólnie też sztylety, bo topór to wiemy. No, power stance. Totalnie po prostu robi, o.
to jest, kurde? To jest taka świata? Tak się wydarło przed chwilą. O? No nie! No come on! Nie wierzę w to! No bez jaj! Walić to tak po prostu? Nie, to czy to od ciosu? A co to było, kurde? To nie ma nic w opisie żadnej umiejętności dodatkowej. Co, od pierścienia zależało? Który miałem na sobie, czy jak? Dobra, wróćmy może do rządzy krwi. To było trochę dziwne. Chociaż, przecież może nie, do Claymora popróbujmy. Mogę się być trochę lepszy. No tak, bo ten tu jeszcze jest. Klemor też nam strzały. O, wielki nóż Korwiana. Ciekawe. On jest. Tutaj. Też sztylet. Sztylet odrzuconych, którzy prowadzą opowieści heretyckich bajarzy. To raczej duża i niszczycielska broń, ale tak oczywista próba zastraszenia przeciwnika dużo mówi o obawach samego właściciela. I martwy punkt. Używana przeciw osłoniętym wrogom pozwala przełamać ich obronę atakiem od boku. Ciekawe. Patrzcie, niby sztylet, nie? Niby sztylet, ale przecież to jest, kurde, taki mini miecz wygląda. To jest ciekawe. Prawda? No, robi małe oro, ale... Jednak to sobie wrócił do... Albo nie, weźmy sobie ten nożyk niski. Okej, okay, coś tam... Zabicie, zauważyłem, że tam trochę więcej. Dobra, musiałem sprawdzić, czy to... walnięcie w byle co, nie. Musi konkretnie walnąć przeciwnika. Ja nie wiem, w sumie, za co mi to większe leczenie wpadło, bo... Nie atakowałem, nie zabiłem włócznią, więc... Z tego mi nie wpadło. Więc ciekawe. Co mi to leczyło? Dobra, użyję może bomby. Znaczy użyję, będę miał w pogotowiu, a nie użyję. Tutaj na górę. Okej, tu jest jakiś skarb. Ja wcześniej szedłem tam przez most i tam zginąłem. Jak to czuwałem? Łomek ten tu i tu się wracam tutaj, dobra. I powoli się zazębiałem tę lokację. To trochę źle powiedziane, że powoli się zazębiają, skoro co znalazłem miejsce, w którym... Wielka kosa Korwiana tym razem. A sporo tych kamieni pokutnych też leci.
Czemu dusze były tu, skoro zginęły w tym miejscu? Dość ciekawe. Żar. Okej. Okay. A propos żaru, to od razu go wykorzystamy. Bo nie ma co zużywać estrusowanych punktów skupienia, skoro mogę to zrobić za darmo. Pusto. A to jeszcze było ognisko. Dobra. Przy okazji uzupełnimy. Mogę zginąć przed samym ogniskiem. Ja, chyba tylko ja to potrafię. To może tutaj mamy, kurde. Siema. Oh, hello. How do you do? I am Anri of Astora, unkindled like you. This is Horace, a friend and traveling companion. Are you too in search of the Lords of Cinder? We are well along the road of sacrifices. Below us is the Crucifixion Woods. Beyond the flooded woods lies Farron Keep, home of the Undead Legion. Further yet is the Cathedral of the Deep. We seek the cathedral, home of the grim Aldrich. We may go our separate ways now, but we are both seekers of lords. The next time we cross paths, one may find the other in a time of need. May the flames guide your way. Oh yes, Horace. He's not very talkative. But don't think ill of him. He's an upstanding, kind-hearted knight, a fine partner for this grueling journey. Without his help, I would have cursed this onerous duty long ago. We are well along the road of sacrifice. Co się powtarza? On coś powie? O! Okej. Aha, to faktycznie bardzo mało mówmy. Co? Teraz siądę i oni znikają. A nie, jeszcze są. Dobra. Forteca w połowie drogi, proszę, czyli... Jednak najpierw chyba dojdziemy do fortecy Farona, a dopiero potem do katedry Gwendolyn. Ciekawe. Kosa. Wielka kosa zapomnianych dusz używana przez heretyckiego bajarza. Uważa się, że należała ona do zwierzchniczki świata obrazu, co wyjaśnia jej potężną moc rozkrwawiania na tyle silną, by chlustać krwią na dzierżącego kosę. I cięcie w szyję to już znam. Okej, okay. Krwawienie. 49 punktów. Ej, kurde, duża ta kosa, lubię. Dobra, zobaczmy to przymierze. Błękitnych strażników. Wyblakły kawałek jagnięcej skóry ozdobiony motywem mrocznego księżyca i miecza. Wyposaż się w nią, by zadeklarować przynależność do przymierza błękitnych strażników. Kiedy członek drugi błękitu jest zagrożony, błękitni strażnicy są na mocy starych paktów zobowiązani przyjąć formę błękitnych duchów i zaoferować pomoc. Po założeniu przyzwanie odbywa się automatycznie. Okej, okay, droga błękitu i błękitni strażnicy. Drodze błękitu nie ma buffów, w strażnikach nie wiem, znaczy buffów, nie ma nagród, bo nie ma czego tu zdobywać. Jestem natomiast, muszę zobaczyć tych strażników, czy za to nie było jakichś nagród. Ale to później. Dobra, strzały, bełty, to mam, co mam przypisane, to jest wszystko, co posiadam na ten moment. Dobra, zobaczmy się robić porządku. O Jezus Maria, 40 minut?! Kiedy to minęło?! Ja się za dobrze bawię przy tej grze, naprawdę. Czy przy tej, w ogóle przy Soulsach się za dobrze bawię. A, tutaj też sobie żar rozmnożyłem i proszę, chociaż proszę trochę przypadkowo. Dobra, co by tutaj... Dobra, duszy nie potrzebuję, to może zostać. Dobra, tutaj... Też mam pomnożone. Troszkę, jak widać. Teraz będę mógł jeszcze bardziej ulepszyć pozostałe broń dzięki dużemu odłamkowi titanitu, ale to myślę później. Magii nie mam co brać. Ciepło! To jest też zaklęcie, które dostałem za 10 kajdan z kręgosłupa. 10? Czy... Kurde, teraz nie pamiętam, czy najpierw dostałem miecz, czy najpierw dostałem spell, ale chyba najpierw był spell. To jest za 10, a miecz jest chyba za 30. Tych kajdan.
i mamy tutaj ciepło, łagodny płomień przywracający zdrowie po dotknięciu. Przedziwna piromancja stosowana przez kopiących kurhany tworzy łagodny płomień przywracający zdrowie po dotknięciu. Obawiali się zerwania więzi z bogami i szukali jej między sobą, prawdopodobnie tworząc ten płomień jako narzędzie zjednoczenia. To jest oczywiście to samo zaklęcie, którego używał ten Mroczny Duch w poprzednim odcinku i to samo zaklęcie, które tak lubię lub polubiłem w drugiej części Soulsów. Czyli stawiamy sobie taki płomyk i się leczymy. Jedyny minus tego zaklęcia jest taki, że to leczy dosłownie każdego, a nie tylko nas. To leczy każdego, kto jest w pobliżu. Wrogów, nas i wrogich graczy, jeśli znajdą się wystarczająco blisko. Tutaj bronię. Nóż, sztylety, złamany claymore, to zostaje. Rządza, dobra, to też możemy odstawić. Topór głębi zostaje. Rozbójnika, pałka. Nóż, czy to... W sumie nóż możemy schować. Mamy tutaj włócznię, która mnie leczy za pokonania. Typiarze, to nawet lepsze. Miecz dla damage'a tylko i wyłącznie. Dobra, tutaj łuki kusza. Dalej. Dobra, nie. Dobra. Postera może nie używam, ale warto go mieć. W takim razie, jakby mi się nagle odwidziało. Starowy herzmiński hełm, to już mamy kolejny, więc to też zostaje u nas. Żeby mu to sprzedać. Kaptur rozbójnika. Cudzoziemskiego kroju kaptur należał najpewniej do rozbójnika, który trafił w końcu najsilniejszego od siebie. W obcych krainach nieumarłych wypędzano, by służyli innym za przestrogę. Żywych, którzy jeszcze jej nie wysłuchali, również spotykał taki los. Dobra, tutaj to samo i to samo. Okej. Okay. Tutaj strzały. Dobra, te drewniane mogę w sumie odstawić. Nie. Chcę... A, tak, nie mam gdzie odstawić, mam je full. Pierścienie zostają. Chociaż w sumie... Dobra, te piromancje mogę odstawić, bo... Fakt, używam piromancji, ale nie aż tak często. Tutaj kopiących kurhany to mogę odstawić, bo już to potrzebuję. Drugich błękitów też nie chcę. Strażników jeszcze podtrzymam na moment. Znaczy na moment, po prostu będę miał. Jak mi się zachce to zmienić. Bo tak na razie wolałbym, żeby mój znak ktoś sobie wziął na przykład przed bossem, ale no z tym może być drobny problem. Powiedzieć, to jest coś nowego, czy... We are well along the road of sacrifice. Beyond the flood, we may go out the next. May the flame. We are well along the beyond. We may the flame. Cały czas mówię to samo. Tam sobie tylko pomrukuję. Spoko. Oho, tam jest chyba ta cała twierdza Farona. Tak mi się wydaje. No nieźle. Naprawdę nieźle się zapowiada. Może jedyny minus. Tych broni i mojej siły jest właśnie taki, że tylko na bossach albo na minibossach będę mógł sprawdzać na przykład krwawienie, które nakłada ta broń. Bo tylko to będą przeciwnicy, na których będę mógł faktycznie spróbować nałożyć ten efekt. Ale okej, skoro jesteśmy w nowym miejscu, to spróbuję może wymienić czary. A w sumie właśnie po co wiem, skoro mogę sobie dołożyć po prostu czarów. Dobra, dołóżmy to ciepło i... Dobra, czekaj. Po kolei. Tutaj damy sobie leczenie, tutaj to. Ciężka strzała dusz, tutaj wielki miecz dusz, magiczna broń, magiczna tarcza. No i broń i tarczę możemy wziąć, chociaż jeśli chodzi o tarczę, to musiałbym używać kostura w drugiej ręce, żeby dostać wszystko, co posiadam póki co. No dobra, może na razie zamiast łuków wnosimy sobie kostur. Dzięki temu będę mógł sobie na przykład wzmocnić tarczę. Zobaczmy, jak to wygląda. Czy będzie jakieś... Zobaczmy, tutaj magia to jest 50, 52, 33 i 30. Użyjemy tego. Infuzujemy tarczę. Czy coś się zmienia tutaj? Nie, czyli to jest po prostu buff czasowy, którego skuteczności aż tak nie widać. Troszkę szkoda. No ale nie można mieć wszystkiego, prawda? O, okej, to się jeszcze nie resetuje, kiedy odpoczywam przy ognichu. Warto wiedzieć. Dobra. No to okej, ode mnie póki co to będzie tyle.
Do usłyszenia i do zobaczenia w ko... Dobra, ale resetuję się, kiedy zmieniam tarczę co innego. Warto widzieć. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Dark Souls 3, gdzie będziemy szli dalej Puszczą Ukrzyżowań i testowali kosę. Między innymi. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!